drodzy Państwo, mamy do czynienia z tą tajemniczą, jakże często wypowiadaną przez policjantów regułką. Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na jezdni. Ale tutaj tak było. Naprawdę to świeciło słońce, nie padał deszcz, była piękna pogoda. Ale niedostosowanie prędkości do warunków panujących na jezdni to nie tylko deszcz, to nie tylko śnieg, to także właśnie ta piękna pogoda, ale czasami zbyt duża prędkość w stosunku chociażby do takiego zakrętu jak ten. Czym to się kończy? No, położeniem samochodu na bok w wypadku. Kolejny rajdowiec, tym razem zarejestrowany przez naszego widza, który przesłał ten filmik na adres bez trzymanki@agora.pl. Z pewnością nie jest to dobry kierowca, a myślę, że za takiego będzie się miał, bo jest cwaniakiem drogowym, bo potrafi wyprzedzić wszystkich innych, ryzykując swoim życiem, życiem innych, ryzykując tłuczką. Z tego typu idiotami za kierownicą walczymy. Wiesz co, myślałem, że o ile ta tablica terenu zabudowanego jeszcze nie na wszystkich robi wrażenie, to ta niebieska fotoradaru jednak powoduje, że kierowcy ściągają nogę z gazu. Myliłem się. Wielu kierowców zwalnia, widać, że ten jednak nie. No, jechał ponad 80 km w terenie zabudowanym, tam jest ograniczenie do 50, zapłacił wysoki mandat. I przez CB Radio dostał informację o tym, że fotoradar może nie działa albo go nie ma, ale nie przewidział, że z tyłu jedzie wideorejestrator. No, być może tak było.